Hej, witam w trzecim odcinku testowania afrykańskiego korzenia snu. Tak, to już trzeci odcinek. Jeśli nie widziałeś wcześniejszych, to tutaj będzie do playlisty. Tu będę skazany na żelandol. Z poprzednimi odcinkami. Tak więc, co się stało ostatnio? Dalej moje sny są lepsze, wyraźniejsze. Takie bardzo zwariowane, ale poza tym dziś stało się coś dość niezwykłego, ponieważ miałem LD. Tak, trochę krótkie, ale było dzisiaj. Udało mi się dzięki temu korzeniowi to chyba osiągnąć. Miałem taki chwilowy przebłysk świadomości. Po czym zostałem taki oblepiony przez taką czarną maść. Jak chciałem się wydostać ponownie do tego snu, to nie mogłem i wylądowałem w kolejnym. Trochę takie coś jak w Incepcji. No. Tak więc to jest dzień trzeci z... To jest dzień trzeci z prawdopodobnie 5, bo... No, tylko 5 gramów tego i nie wiem, czy mi starczy w ogóle na... Nie wiem, ile jeszcze mi zostało, ale nie wiem, czy mi starczy na kolejne dni. Ale jak na razie trzymam się potem dobrze. Poza tym takie małe ogłoszenie. Jakbyście chcieli to robić, tę metodą, którą pokazałem wczoraj, to polecam zakup wody gazowanej. Nie musi to być koniecznie nałęczowianka. Ja kupiłem, bo akurat taka była. Wtedy ta piana wydziela się jeszcze bardziej, bo ten dwutlenek węgla z wody wypycha tą pianę. No to tyle z dnia trzeciego. Do zobaczenia jutro.